Родина – это не жопа президента, czyli ojczyzna nie jest dupą prezydenta. No ale to, że dzisiaj masz zdjęcie, nie wiem, 9 czy 10-letniego chłopca z portretem Stalina z tyłu, to jednak przerosło moją wyobraźnię, powiem ci szczerze. Mam też. No rozmawiasz na pewno z rodziną, znajomi ze szkoły zostali w Rosji. Jak słyszysz, co opowiadają, to poznajesz swój kraj? Dla mnie porządek to jest po prostu porównywalny z przekleństwem. Bardzo trudno się opowiada o kraju, do którego nie ma się wjazdu, dlatego ja niezwykle cenię rozmowy z samymi Rosjanami. Najbardziej z tymi, którzy w Rosji cały czas mieszkają, chociaż absolutnie im nie zazdroszczę, bo mówię o Rosjanach, którzy nie popierają Władimira Putina, a muszą żyć w społeczeństwie, o którym opowiadają rzeczy straszne. Bo ja słyszę, że to poparcie dla Władimira Putina jest w Rosji niezwykle wysokie, że ta gospodarka rosyjska radzi sobie dużo lepiej niż my chcielibyśmy to widzieć. Radzi sobie dobrze przede wszystkim ze względu na to przestawienie się jej na wojenne tory. Radzi sobie dobrze dlatego, że fabryki pracują pełną parą, dlatego że ludzie mają pracę, dlatego że ludzie mają też pieniądze z tego względu, że mężczyźni wyjeżdżając na front dostają dużo wyższe pieniądze niż mogliby je kiedykolwiek zarobić pracując na takich zwykłych stanowiskach pracy, które odpowiadałyby ich wykształceniu. Słyszę o patriotycznej histerii wręcz także w dużych miastach i słyszę o tym, że ludzie się niespecjalnie przejmują tym, że gdzieś tam Ukraina, giną ludzie i to są niekomfortowe opowieści. Bardzo źle się z nimi czuję. Z tymi ludźmi, którzy do Rosji muszą wrócić, którzy tam mieszkają, porozmawiać tutaj na kanale Koniec Świata, po prostu ze względu na ich bezpieczeństwo nie mogę, ale mogę tutaj porozmawiać z Rosjanami, którzy z Rosji wyjechali, którzy wiedzą, że na razie ze względu na swoje własne bezpieczeństwo do Rosji wracać nie będą. I za chwilę taką osobę Wam przedstawię, ale zanim ją przedstawię, to chciałam tradycyjnie poprosić o subskrypcję, o lajki, o komentarze. To jest niesamowita radość, że ten kanał cały czas rośnie, że jest nas tutaj coraz więcej, już 15 tysięcy subskrybentów. Subskrybentów to jest niezwykła radość dla nas wszystkich. W zespole kanału Końca Świata, bo ja nie robię go sama, tylko jest nas tutaj czwórka. I też prosimy Was tradycyjnie o to wsparcie w Supi by Patronite, bo te Wasze wpłaty, nawet drobne, ta wirtualna kawa, to jest coś, co kiedy się pozbiera na te kubki z pieniędzmi, to my możemy później zainwestować w to, żeby ten kanał lepiej dla Was po prostu wyglądał. No więc zaczynamy dzisiejszą rozmowę. Daniil Rusakow, rosyjski dziennikarz, od 6 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, do Rosji wrócić nie może z powodu sprawy karnej, która została przeciwko niemu wszczęta. Daniil, no rozmawiasz na pewno z rodziną, znajomi ze szkoły zostali w Rosji. Jak słyszysz, co opowiadają, to poznajesz swój kraj? A, wiesz co, no tak czy tak przez cały czas wiadomo, że jestem stąd, wiadomo, że jestem Rosjaninem. Od 6 lat mnie tam nie ma, ale kiedy wróciłem do Rosji po raz pierwszy w 2012 roku, to właśnie wtedy byłeś korespondentem w Moskwie, to ja ci opowiadałem, dlaczego to zrobiłem. Zrobiłem, bo zobaczyłem te wszystkie podzieje, które odbywały się na Bolotnej Площади Moskwy. To była taka nieudała spróba, jak teraz jest modno mówić, kolorowej rewolucji. I wtedy naprawdę wierzyłem, że może coś się uda i sytuacja się zmieni. I pracowałem tam do 2019 roku, mieszkałem w Moskwie. Te wszystkie sprawy, które były bardzo głośne, czyli sprawa Nawalnego, sprawa opozycji, ta sama Bołotna sprawa, dobrze wierzę, nawet mój przyjaciel siedział w więzieniu, to rozmawialiśmy o tym kilka razy, nawet kiedy prosiłem o pomoc dla niego. I wiesz co, wiadomo, że te wszystkie ukraińskie sprawy, które powiązane ze sprawą Savchenka, Sencowej, było zrozumiałe, że to wszystko idzie w tym kierunku, w którym teraz możemy widzieć, że ten punkt docelowy, powiedzmy, nastąpił. Nikt z nas nie chciał wierzyć, że może być tak, ale jestem przekonany w tym, że tak naprawdę początek tej sprawy, to tego wszystkiego, co teraz się odbywa, to właśnie przegrana Bołotny Płac w Moskwie. Jeśli by wtedy wygrałaby opozycja, to wtedy by nie było
czegoś takiego, co możemy zobaczyć w tej chwili, bo wiadomo, że w taki sposób Kreml obecnie reaguje na te podzieje, które wtedy były i to, że z tego czasu jest bardzo przestraszony i niestety teraz my mamy to, co mamy. Ja tylko może wyjaśnię, jeśli nie wszyscy pamiętają, plac Bołotny, o którym mówi Daniil, to były demonstracje, które rozpoczęły się pod koniec 2011 roku, trwały przez rok 2012, a wywołane zostały najpierw tym, że Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew ogłosili, że z powrotem zamieniają się miejscami, czyli że Władimir Putin przez chwilę był premierem przez jedną kadencję, a potem wraca na Kreml, a potem odbyły się wybory, które właśnie dziesiątki tysięcy Rosjan uznały za sfałszowane, dlatego zaczęły wychodzić na ulicę. No, ja pamiętam rzeczywiście też te demonstracje, było czuć wtedy tę energię i ten wiatr zmian jakby zaczynał wiać, ale potem ta energia, Kreml wziął te protesty na przeczekanie, ta energia jakby się zupełnie rozeszła. No i potem rzeczywiście zaczęło się to przykręcanie tego kurka demokracji i tej demokracji w Rosji było coraz mniej. Tylko wiesz co, jak ja teraz rozmawiam z kimkolwiek, kto w Rosji cały czas jest na co dzień, to słyszę o donosach, słyszę o ogromnym strachu, słyszę o tym, że znowu wróciło to, że za Katyń odpowiadają Niemcy i słyszę od tych Rosjan, że oni nie poznają swojego kraju. Dlatego zadałam ci pytanie, czy to, co się wydarzyło po 24 lutego 2022 roku, czy ty po tej dacie jeszcze poznajesz swoją Rosję? Naprawdę nie za bardzo poznałem, ale widzę, że społeczeństwo, które było przed tym, zostało podzielone i ile tam 2 miliony ludzi wyjechało bo to nie był początek wojny. Wojna zaczęła się w 2014 roku, tak? To jest zrozumiało, tej fazy wielkiej wojny, tak? Która 2 lata temu nastąpiła. I wiadomo, że są donosy, wiadomo, że są ludzie, którzy w taki sposób budują sobie swoją własną karierę. Wiadomo, że wyroki polityczne, które teraz w tej chwili są, one tak naprawdę nie da się porównać do tego, co było przed tym. To zaczęliśmy od Placu Balotnego i tam wyroki, które dostali manifestanci, to było gdzieś tak 2,5 lata pozbawienia wolności od 2,5 do 3,5. W tej chwili, no to gdzieś tam 2 dni temu facet, który pracował w barze, otrzymał 25 lat. 25 lat, to już jest taki termin stalinowski, za to, że niby tam coś gdzieś podpalił obok jednostki wojskowej. To jest jedna sprawa. Kiedy zaczęła się ta faza, wielka faza wojny, którą teraz możemy widzieć, to były tak naprawdę bardzo dziwne wyroki, na przykład w Tomsku, to teraz mogę się mylić, albo w Tomsku, albo w Omsku, w każdym razie gdzieś na Syberii, człowiek, który, no wiadomo, że miał opozycyjne poglądy, spróbował zrobić taką akcję protestu, do której formalnie nic nie mogła zrobić władza. On wyszedł pod radziecki memoriał, który był poświęcony ofiarom Holokaustu i tam powiedział, że nie ma wojny, albo coś takiego. Nie, po rosyjsku to brzmiało jak faszyzm nie пройдzie, czyli nie ma faszyzmu. I właśnie dostał za to wyrok za dyskredytację wojska. Czyli to jest po prostu są sprawy absurdalne, ale to jest rzeczywistość, w której teraz przybywa kraj. I wiadomo, że absurdalnie wyglądały te wszystkie polityczne prześladowania, które były przez ostatnie 10 lat, ale na takiej skali coś takiego nie było i to już zaczyna przypominać jakąś nową stronę, która bardziej wygląda na to, co można było zobaczyć w latach 30. w Związku Radzieckim. To wiadomo, że tam znam mistrza Małgorzatę, pamiętam, jak Bułhaków opisywał te wszystkie dzieje, które za tych czasów były, ale nigdy nie myślałem, że będę mógł to zobaczyć na własne oczy w czasie teraźniejszym. A jak rozmawiasz z bliskimi, no, nie chciałabym też ich narażać na niebezpieczeństwo, nie wiem, kto z twojej rodziny w Rosji został, no ale na pewno zostali też twoi znajomi, na pewno rozmawiasz z różnymi osobami, to o czym rozmawiacie? Czy rozmawiacie o wszystkim, czy staracie się na określone tematy nie rozmawiać? Mówię oczywiście o rozmowach takich online.
Czy oni opowiadają No, coś, co cię przeraża? przez Messengera, tak. Wiesz co, tak naprawdę nie miałem przez to, czym się zajmowałem przez ten długi czas, to po prostu nie zostało w moim społeczeństwu ludzi politycznych poglądów, których by ja nie znał. To po prostu, ja bym powiedział tak, to, że w moim otoczeniu zawsze byli i nadal są ludzie, którzy mają albo są z liberalnych media rosyjskich, którzy wiadomo, że w większości wyjechali z kraju, zostali pozamykane te wszystkie media, albo prawie wszystkie, nie wszystkie, ale prawie wszystkie. Albo ci ludzie, którzy zajmowali się polityką, pracowali razem w sztabach Nawalnego, albo pracowali gdzieś tam razem z Chodorkowskim. I wiadomo, że oni wyjechali. Ci, którzy zostali, to tak w każdym razie to są ludzie, którzy mają ni mniej, ni więcej opozycyjne poglądy, ale nie mogą wyjechać z różnych powodów. Ktoś ma tam rodziców w starym wieku, ktoś ma inne problemy. Ale wiadomo, że cieszę się z tego powodu, że stanowisko większości z nich, ono się nie zmieniło po tych wszystkich podziejach i ze mną oni mogą o tym mówić. Rozumiem, że o tym nie mówią głośno, gdzieś tam na ulicach. Wiadomo, że oni się boją, ale oni są. I wiesz co, tak naprawdę wiadomo, że po początku tej fazy wojny wielkiej, w której teraz jesteśmy już przez prawie 2 lata i 3 miesiące, tak? Wiadomo, że z 2 miliony ludzi wyjechali, teraz oni są wszędzie. W Nowym Jorku tak się złożyło historycznie, że jak dla Polaków w Chicago, tak dla rosyjskojęzycznych, Rosjanów albo ludzi z postradzieckich krajów, tak samo wygląda Nowy Jork. Tutaj po prostu wszędzie da się usłyszeć język rosyjski, nie tylko na tym Brighton Beach, który po prostu już jest memem. Wszędzie jest, na Manhattanie jest. Wiadomo, że ja widzę tych ludzi, którzy przyjechali tutaj przez represje, przez to, że nie chcą iść do wojska, nie chcą brać udziału w wojnie, są przeciwko polityce, która teraz jest prowadzona. Ale widziałem, że kiedy był pogrzeb Nawalnego, to ile tam kilka dziesiątków tysięcy ludzi przed tym cmentarzem borysowskim pojawili się w dzielnicy, która nazywa się Lublino. Kiedyś tam mieszkał Nawalny i właśnie tam został pochowany. I to był tak naprawdę tłum. I rozumiem, że społeczeństwo, wiadomo, że jest podzielone, ale nie wszyscy wyjechali. I to oznacza, że no, to kiedyś moment, w którym oni będą mogli decydować, on być może przyjdzie. To zawsze, kiedy mówię o sytuacji w krajach postradzieckich, to możemy zobaczyć, że udało się nie wszystkim. W krajach bałtyckich jakoś sobie nie mniej, nie więcej poradzili z reformami. Teraz już są w Unii Europejskiej, są w NATO. Ukraina przez ostatnie 25 lat walczyła o inny wybór. I teraz my możemy widzieć, że ta walka nie tylko jest polityczna, ona odbywa się w sytuacji rzeczywistej wojny. W innych krajach, być może Gruzja, Armenia jeszcze jakoś tutaj można powiedzieć, że jakieś sukcesy otrzymały. Ale niestety większość krajów, to dotyczy Azji Środkowej, Rosji, Białorusi szczególnie, to są kraje, w których tak naprawdę tylko wolę społeczeństwa nie wystarczyło na to, żeby coś zmienić. Bo widziałem podzieje na Białorusi, widziałem, ile ludzi wychodziło, kiedy ich wywoływał Nawalny na te wszystkie akcje, które były powiązane z korupcją. 17, 18 rok, 19. Płac bołotny. Ludzi tak naprawdę było sporo, żeby zmiany nastąpiły. Ale z tego, co pamiętam, i to o tym mówią politolodzy, to, że zmiany mogą nastąpić nie tylko w sytuacji, kiedy istnieje ulica, a kiedy władza, czyli te wszyscy urzędnicy, którzy są we władzy na wysokim poziomie, są podzieleni też. Na Białorusi i w Rosji tego podziału nie było. I dlatego, powiedzmy, ulica przegrała. I to dotyczy takich systemów władzy, które są naprawdę
mocne, które zbudowane na korupcyjnych rzeczach i które tak powiązane przez krew. I prawie wszystkie postradzieckie polityczne systemy działają na takich zasadach. Niestety, ale to jest. I dlatego tylko jednej woli społeczeństwa nie wystarczy, ale kiedyś ten podział w tych elitach być może przyjdzie. No, teraz nie chcemy się być wróżką, to tylko jakoś spróba powiedzieć, co może być w przyszłości, ale w przyszłości może być wszystko, to bardzo dobrze wiemy jako dziennikarze. I jeszcze wiesz, co jest jeden taki element, który niestety mamy w naszej rzeczywistości, który dotyczy Rosji, krajów postradzieckich, które mają podobną sytuację jak w Rosji. Niestety ten styl, który należy do tych liderów w tych krajach, obojętnie Rosja, Białoruś, być może tam Tadżykistan albo coś tam dalej można tam wymieniać nazwy tych krajów. Niestety ten styl teraz jest bardzo modny w niektórych krajach Zachodu i to możemy widzieć i nawet przez te problemy, które tam od dawna istnieją w krajach zachodnich. Ale przeciętny obywatel często jest, miałem takie niestety doświadczenia w Stanach, słyszę od taksówkarzy w Kolorado na przykład albo w Teksasie, to, że też chcemy mieć takiego lidera. Ja mówię, no to nie wiecie, jakie są problemy mogą nastąpić, ale niestety ludzie przez cały czas popełniają błędy i mi się wydaje, że to, co teraz możemy widzieć, to niestety nie najgorsza sytuacja, może być gorzej. Ja rzeczywiście zawsze też mówię, że konia z rzędem temu, kto rzeczywiście wie, w co gra Putin, jak na ile skłócone są elity czy różnego rodzaju koterie na Kremlu. Dlatego też bardzo mi zależy, żebyśmy porozmawiali o takim codziennym życiu w Rosji, na tyle, na ile da się je opowiedzieć, no bo Rosja staje się rzeczywiście coraz bardziej zamknięta dla zagranicznych dziennikarzy. Dlatego cię zapytałam o te twoje rozmowy z bliskimi osobami, które w Rosji z różnych powodów musiały zostać. Czy rozmawiacie swobodnie i o wszystkim? No bo ja jak rozmawiam też ze znajomymi tutaj w Warszawie, to często słyszę, wiesz, ja z mamą jak rozmawiam, to rozmawiamy o zdrowiu, rozmawiamy o dzieciach, a wszystko, co może mieć jakiekolwiek zabarwienie polityczne, to jednak nie. Na wszelki wypadek lepiej nie rozmawiać. Ja rozmawiam prawie na wszystkie tematy. Wiadomo, że po prostu to działa w taki sposób, że to są ludzie z pewnego środowiska, którzy wcześniej wiedzieli, że mają jakieś tam ryzyki, albo być może nie brali udziału w akcjach politycznych, ale mieli do tego współczucie, czyli do działalności rosyjskiej opozycji. Wiadomo, że teraz zwracają uwagę na to, co mówią. Po rosyjsku jest taki fajny zwrot, filtrują bazar, ale wiadomo, że nie zmienili swoich poglądów, to nie widzę ludzi, którzy w moim otoczeniu, którzy by mówili, że no właśnie po wszystkich stronach są problemy i nie ma prawdziwej odpowiedzi na to, co czym jest prawda. W mojej sytuacji takiego nie ma, ale dobrze wiem, że to jest bardzo popularne. Mam wyjątkową sytuację, ale wiem, że w innych sytuacjach coś takiego się dzieje. Być może, wiesz co, działa to w taki sposób, że moi rodzice nie mieszkają w Rosji. Jacyś tam krewni zostali moje przyjaciele, ale z krewnymi po prostu od małych lat nie ze wszystkimi rozmawiam. Jakoś to tak się złożyło. I pochodzę z rodziny, która zawsze miała opozycyjne poglądy. Moja mama za czasów komuny, kiedy to były lata 80., ona skończyła w Sankt-Petersburgu, to wtedy był Leningrad, studia aktorskie, a wiadomo, że w Związku Radzieckim opozycja w środowisku kulturowym była taka bardzo mocna, tak, w latach 70., 80. I to po prostu dla mnie to było naturalnie przekazać od mamy te wszystkie poglądy i taki styl, kiedy ty rozumiesz, że rząd może nie mieć racji. Bo dla ludzi, którzy mieszkają w małych miastach, na wsi gdzieś, to dla nich wiadomo, że istnieje telewizor, istnieje, to nawet nie telewizor istnieje, to coś innego istnieje. Istnieje
taki lęk, który trwa przez kilka dziesiątków lat od tych wszystkich represji, które zaczęły się w Rosji po rewolucji w 20 stuleciu i które trwały dalej. I to po prostu ludzie, niektórzy wychodzą z takiego założenia, że niby nie chcemy, żeby była wojna. Ale przepraszam, wojna już nastąpiła. I to teraz nie wiem, o czym ten tak zwany prosty lud mówię, w jaki sposób oni odbierają tą sytuację. Po prostu nie mam tego prostego ludu w swoim otoczeniu. I jakoś nie zawsze mi się chciało mieć z nimi coś wspólnego. Wiem bardzo dobrze, że ludzie, którzy należą do tej wielkiej fały migracji, która wyjechała z Rosji po początku tej wielkiej fazy wojny i które teraz są w Stanach, są w Kanadzie, są nawet w Azji, gdzieś tam Tajland, Wietnam, jest sporo ludzi z Rosji. Niektórzy po prostu mają taki problem, że to jest taki konflikt pokoleniowy. Jeden mój przyjaciel, który kiedyś ze mną, nie będę mówił, jak on się nazywał, bo nie dostał od niego pozwolenia, ale on właśnie teraz znajduje się na tamtych obszarach, kiedyś pracował ze mną operatorem, czyli razem nagrywaliśmy w Moskwie te wszystkie akcje protestu, sądy nad Nawalnym i tak dalej. Nie mniej, nie więcej, ma opozycyjne poglądy, jest człowiekiem, jeszcze raz powtórzę, takich liberalnych poglądów. On mówi, że jego mama, która jest nauczycielką języka angielskiego, która mieszka w Rosji, czyli po prostu może mieć możliwość czytać zachodnie media, jest taką patriotką, która mówi do niego, że kiedy zmienisz zdanie i wrócisz, to zrozumiesz, że popełniałeś błędy, dlatego że zachowałeś się w taki sposób. Nie mniej, nie więcej to wygląda jak konflikt pokoleniowy i nawet to znów powtórzę, to kiedy były te wszystkie wielkie demonstracje, które organizował Nawalny, nawet kiedy był plac Bołotny, to widzieliśmy, to nawet w propagandzie propaństwowej pojawiło się coś takiego jak szkolniki Nawalnego, mówili na tych ludzi w taki sposób. I w taki sposób próbowali ich odróżnić od innego pokolenia, czyli niby są tacy ludzie, którzy mają doświadczenie życiowe, którzy zarabiają, którzy rozumieją, w jaki skomplikowany sposób jest poukładany ten świat, i istnieje młodzież, która nic nie rozumie. To zrozumiało, że to jest po prostu krok politechnologiczne, ale to doskonale pokazuje, w jaki sposób rosyjskie społeczeństwo w tej chwili żyje, to że tak naprawdę taką wielką prorządową pozycję ma, czyli tak naprawdę wierzą w to wszystko ludzie 50+. A młodsze pokolenia albo im jest obojętnie, albo są przeciwko. I dalej to działa też w taki sposób. To, co widzimy, to że niektórzy ludzie robią akcje nawet w takich skomplikowanych warunkach, pokazuje to, że jeśli władza chciała zabić ten ruch nowy, który wymaga zmian ze strony młodych generacji, to im to się nie udało. Wiesz co, chciałabym tak spróbować trochę to porozkładać punktem, jak mówią Rosjanie, że po kolei, czy to się zgadza to, co ty słyszysz, z tym, co słyszę ja. O tym mówisz, o tej zmianie, o tych konflikcie pokoleń, to ja słyszę od swoich znajomych, że oni też właśnie rozmawiając ze swoimi rodzicami mają problem, bo oni mówią, okej, ale Ukraina ma problemy, ale to są problemy Ukrainy. Ukraina jest oddzielnym państwem, a rodzice mówią, jakim oddzielnym państwem? Ukraina oddzielnym państwem? Ukraina nie jest oddzielnym państwem. Jak to nas nie dotyczy? To nas dotyczy. Przecież tam są nasi Rosjanie. I że jednak ci ludzie, którzy dobrze pamiętają Związek Sowiecki, to traktują Ukrainę cały czas jako część swojego własnego państwa i nie potrafią wyjść w ogóle z tej roli, że Ukraina jest nasza i zrozumieć, że to jest inny kraj. Jeżeli są tam Rosjanie, którym się coś nie podoba w Ukrainie, to niech wyjadą i przyjadą do Rosji, skoro im się tam nie podoba. Mnie to jest jakby zupełnie nieosiągalne z tego, co przynajmniej ja słyszę od swoich znajomych, którzy rozmawiają ze swoimi rodzicami. Nie wiem, czy, bo trochę to potwierdza, co opowiedziałeś przed chwilą. Tak, to wygląda tak, ale słuchaj, tutaj tak naprawdę są dwa poziomy, bo tak naprawdę w Rosji, w tych warunkach, które teraz są,
To tak naprawdę nie ma znaczenia dla władzy, jakim jest opinia publiczna, bo no, ja nie pamiętam żadnych wyborów, oprócz tych, w których brał udział Nawalny, kiedy próbował 12-13 to był rok, kiedy on spróbował stać się prezydentem Moskwy. Dalej już nie mógł. I po prostu od tego czasu to nawet nie było rzeczywistych opozycyjnych partii, które by brały udział w wyborach. To oznacza, że po prostu nawet jeśli masz inne poglądy, to nie masz na kogo głosować. Dla ludzi władza to raczej wychodzi z innego założenia. Po prostu w takich systemach politycznych lider próbuje utrzymać się przy władzy tak długo, jak potrafi. I wyłapał taką niby zrozumiał, że ta generacja, która jest starsza, tak, ona jakoś nie odbiera, że Związek Radziecki już się skończył i to po prostu zaczął naciskać na ten guzik i dalej idzie. Ale z tego co wiem, dla niego także było ważne w jakiś sposób odbudować znów Związek Radziecki. To właśnie był ten Taможенный Союз tak zwany, który próbowali 10, ну, prawie там już 11 лет минуло, заciągnąć Украину jeszcze за часов Януковича, и то еще не удало, то мяло быть такая новая odmiana Związka Radzieckiego. Ale to się nie udało. I wiadomo, że dalej po prostu nie wiadomo, jak to się stało, to jest dziwnie, ale po prostu Ukraina i rosyjska opozycja teraz w jego głowie to są rzeczy porównywalne. Bo kiedy Plac Bołotny przegrał i minął rok i wygrał Majdan, jaka była odpowiedź? No po prostu ten sam Solowiów, ten sam Kisielow, którzy przed tym zajmowali się propagandą przeciwko manifestantów na Placu Bołotnym, zaczęli robić propagandę przeciwko Ukrainie. Kiedy oni używali narzędzia przeciwko liberałom, ludziom z liberalnymi poglądami, którzy wyszli na Plac Bołotny, mówili, że istnieją nie wiadomo kto, kto mieszka w wielkich miastach i kto po prostu ma pieniądze, a tutaj jest prosty lud, który nas popiera. To wtedy pojawił się taki miem Ural Wagon Zawod, czyli to jest taka fabryka w Jekaterynburgu, która powiedziała, że całkowicie przysięga władzę. To po prostu kopię z tego to był Donbas, który niby popiera Janukowicza i nie popiera właśnie tych ludzi, którzy na Majdanie zwyciężyli. I to po prostu przez cały czas możemy widzieć, że to są rzeczy w jego głowie porównywalne. Ukraina i rosyjska opozycja. To jest jakaś bzdura jak dla mnie, bo dla mnie Ukraina to jest osobnym państwem, które ma sama decydować, gdzie ona chce być, co ona chce robić, z kim chce mieć dobre stosunki, z kim chce mieć złe stosunki, to raczej opinia mojej generacji, bo tak naprawdę dla mnie obojętnie, co odbywa się w ukraińskiej polityce wewnętrznej, bo tak naprawdę jeśli ktoś z tym się nie zgadza, może wyjechać z Ukrainy, nawet do Rosji, do Polski, gdziekolwiek, nie ma różnicy. Niestety dla obecnej sytuacji, dla Kremla to działa trochę na innej zasadzie i działa, to przecież on mówił, że to jest największa geopolityczna katastrofa, kiedy skończył się Związek Radziecki. I teraz niby próbuje te wszystkie skutki tej tak zwanej katastrofy, dla mnie nie było to katastrofa, dla mojej rodziny też, to tak naprawdę pamiętam lata 90. i to przez cały czas po prostu mama mówiła, że fajnie, że ten Związek Radziecki się skończył, bo to są w latach 90., które tak naprawdę w Rosji były mocno odczuwalne, tam rząd bandytów, jakoś brak władzy i te wszystkie różne rzeczy, które spowodowały właśnie te skutki, które teraz mamy, bo w jakimś momencie ludzie powiedzieli, że nie, teraz chcemy takiego lidera, który ogarnie porządek. No to właśnie to się zdarzyło w 2000 roku i teraz niestety widzę, że podobna sytuacja jest w niektórych europejskich krajach i w niektórych krajach, które nie są europejskimi, że ludzie wychodzą z takiego samego założenia, że potrzebujemy mocnego lidera,
Tutaj nawet można zobaczyć taką kandydaturę blisko mnie, tam gdzie ja jestem. I niestety chodzimy w kółko. Tam, gdzie ty jesteś, czyli w Stanach Zjednoczonych, no to niedługo się wszystko wyjaśni i na pewno z dużą uwagą też wszyscy patrzymy na wynik tych wyborów. Ale wracając do tego mojego rozkładania diagnozy rosyjskiego Pokoleniowego. społeczeństwa, czy tłumaczenia tego, jak żyją Rosjanie dzisiaj, no to druga obserwacja jest moja taka, to co ja słyszę, to to, że jest duża grupa Rosjan i niekoniecznie 50+, młodszych również, którzy absolutnie byli przeciwko wojnie, ale teraz mówią, no dobra, ale ta wojna już trwa, więc nie możemy jej przegrać. Słyszałem, że tacy ludzie są, tak naprawdę nigdy nie widziałem żadnego. Wiesz co, przecież mieszkałem w Rosji w latach 90. Byłem dzieckiem, kiedy była jeszcze jedna wojna na Kaukazie Północnym. Tak naprawdę pochodzę z Krasnodaru, to jest na południu Rosji, to jest, to było blisko mnie. Czyli tam kraj krasnodarski, obok mnie kraj stawropolski, dalej już Czeczenia. I pamiętam, że ludzie raczej wychodzili z takiego założenia, że niech ta wojna jak najszybciej się skończy. To pamiętam, że to za tych czasów to było. Jak to wygląda za obecnych czasów? Tak naprawdę słyszałem, że są tacy ludzie. Nigdy nie widziałem takich ludzi. Przypuszczam, że mogą być i rozumiem, że niestety ludzie, którzy są gotowi na to, żeby iść do końca ze swoimi poglądami, jest nie zawsze sporo. Większość ludzi jest gotowa na to, żeby podłączyć się do jakiegoś wielkiego trendu, który teraz zwycięży. Mogą być tacy. Naprawdę to jest bardzo dobre zapytanie dla mnie, to spróbuję jakoś zbadać to. Wiem, że w przypadku Rosji był jeden taki dziwny wyjątek, który mogliśmy zobaczyć, kiedy zaczęła się ta wielka faza wojny. Tak naprawdę widzieliśmy kilka wojen w ostatnich czasach, to pomiędzy Izraelem a Hamasem. Nadal trwa po ataku, który odbył się prawie już więcej niż 7 października, to jeśli się nie mylę. Dalej zobaczyliśmy wojnę pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i mogę powiedzieć, że wiem, że w Rosji bardzo skomplikowana sytuacja, mało co dobrego się wydarza, ale jestem w jednej rzeczy optymistą. W jakim? Kiedy zaczęła się wojna, to w Moskwie, w Sankt-Petersburgu, w wielkich miastach zobaczyłem sporo Rosjan, którzy wychodzili i byli przeciwko tej wojnie. I nie zobaczyłem żadnych Palestyńczyków, którzy by wychodzili przeciwko Hamasu, nie zobaczyłem żadnych mieszkańców Turcji, gdzieś tam w Stambule, albo w Ankarze, albo w Baku, w Azerbejdżanie, którzy by byli przeciwko wojsku Azerbejdżanu, które poszło na Armenię. Często tak się zdarza, że ludzie łączą się ze swoim rządem, kiedy następuje wojna. W przypadku Rosji zobaczyłem, że wcześniej to było, kiedy tam była druga wojna światowa albo jakieś tam inne wojny, to tak naprawdę, chociaż to też nie do końca. Ale teraz zobaczyłem, że ludzie, którzy są ludzie, którzy gotowi wyjść na ulicy, wiedząc, że mogą trafić do więzienia, otrzymać jakieś tam gigantyczne terminy, ale potrafią być przeciwko. I to chyba jedyna dobra rzecz, która w tym całym piekle, które możemy teraz obserwować, ona jest. Wiesz co, tutaj jest jeszcze jeden element, który chciałem powiedzieć, o którym chciałem powiedzieć, to teraz, kiedy pytasz, jak wygląda sytuacja wewnątrz, to te wszystkie sankcje, które zostały przyjęte, działają w taki dziwny sposób, że gospodarka nadal istnieje. Ona istnieje i to polega na tym, że obecny Kreml wychodzi, czyli z punktu widzenia politycznego, to jest takie autorytarne podejście do tego, jak trzeba kierować, zarządzać w kraju, ale z punktu widzenia gospodarczego to tak naprawdę wygląda jak po prostu liberalna ekonomia.
To jest dziwne połączenie, jak to działa do końca nie rozumiem, ale po prostu jeśli porównywać ten procent podatków, to w jaki sposób da się założyć biznes i jeśli porównać do ograniczeń, które na przykład są w niektórych krajach Europy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, to zrozumiało, że niestety, ale w takich warunkach gospodarka w Rosji działa. No i to jeszcze mogę przypomnieć, że Rosja to nie było krajem, tak jak większość krajów postradzieckich, z których ludzie wyjeżdżali do innych krajów zarabiać pieniądze. Rosjanie przeważnie zarabiali pieniądze w Rosji, czyli tak zwanych migrantów, którzy by jechali gdzieś tam pracować na budowie do Niemiec albo do Wielkiej Brytanii, po prostu nie było. Tam nie spotkałem żadnego. Teraz ta fala, która wyjechała, 2 miliony ludzi, to raczej ludzie, którzy mają poglądy polityczne. I to być może będzie miało jakieś tam skutki w przyszłości, ale przypominając sobie, jak to było za czasów rewolucji, kiedy biała armia tak samo wyjechała z Rosji i próbowała tam coś zrobić, i nic się nie udało w końcu, to rozumiem, że tutaj 50 na 50% może być różnie, niestety. Ja też słyszę, że jeśli chodzi o tę gospodarkę, że właściwie to wiele osób żyje lepiej niż im się żyło przed tą inwazją na pełną skalę na Ukrainę, czyli przed 24 lutego 2022 roku. Dlatego, że no jest nawet takie rosyjskie powiedzenie: komu wojna, komu mać radnaja, że jednak wiele osób korzysta z tej sytuacji, bo na przykład na prowincji przede wszystkim. Kobiety mają pieniądze, bo mężczyźni jadą walczyć. Zakłady zbrojeniowe, które pracują 24 godziny na dobę, które też pracują przecież na rosyjskiej prowincji, że jest całkiem sporo Rosjan, którzy mimo sankcji, ale dzięki tej gospodarce w trybie wojennym zarabiają więcej, żyje im się lepiej. Rosyjski rząd inwestuje w tej chwili ogromne pieniądze w rozwój wewnątrz rosyjskiej turystyki, no bo Rosjanie, którzy lepiej zarabiali, to z lubością jeździli na Lazurowe Wybrzeże. Teraz już tak nie jest tak łatwo, żeby sobie móc pojechać do Francji czy do Hiszpanii. Zostaje dużo mniejsza liczba państw, albo właśnie to, żeby zostać w kraju, ale że to też już Kreml znajduje na to jakąś radę. No i wspominałeś też o tym środowisku artystycznym, o swojej mamie. No to teraz Szekspirów nie ma, mamy rosyjskich kompozytorów, mamy rosyjskich autorów, ma być ultrapatriotycznie. Mamy nastawiać cały naród na ten taki hura patriotyzm i z drugiej strony artykuły o tym, jak było na przykład rozpracowywane środowisko właśnie artystyczne, gdzie zainstalował się jeden pan z FSB, pozaprzyjaźniał się z jednym, drugim, trzecim. W rezultacie 30 osób trafiło do więzień za właśnie nie takie poglądy, bo w prywatnych rozmowach okazało się, że zdobył ich zaufanie i po prostu jedni świadomie, drudzy mniej świadomie, ale donieśli. Wiesz co, opozycyjne środowisko też istnieje, na przykład, no wiadomo, że już poza Rosją, NUIS, DDT, nie wiem, czy DDT nadal zostaje w Rosji, ale Szewczuk, kiedy zaczęła się wojna, to on powiedział fajną, to chyba był gdzieś tam koncert w Rosji, on powiedział, to nie będzie przekleństwo, to będzie literackie słowo, ale to brzmiało fajnie na sali. Rodzina to nie żopa prezydenta, czyli ojczyzna nie jest dupą prezydenta. Są tacy, są inni, wiadomo, że ci, którzy zostali, jak ten masakryczny szaman, który tam śpiewa po prostu przez cały czas gdzieś, i wygląda tak, niby to mumie Lenina powstało z mauzoleum i poszło na scenę. To wiadomo, że jest prorządowy. I donosy to jest takie narzędzie, które dobrze działało we wszystkich środowiskach, niestety. I przez to, że po upadku komuny w Rosji nie było lustracji żadnej, i ilustracje służby specjalnej, czyli za tych czasów KGB, a dalej to jest FSB, to po prostu to nawet i śmiesznie albo gorzko, to że kiedy była komuna, to wtedy tylko jedyna osoba z tych tak zwanych organów, jak mówią w Rosji, czyli służb specjalnych, trafiła do władzy, to był Andropow.
Reszta po prostu, czyli ten komitet partii główny, był złożony tylko z funkcjonariuszy w partii i żadne próby KGB w jakiś sposób dojść do władzy to nie miały sukcesu żadnego. W latach 90. to wszystko się zmieniło i służby specjalne doszły do władzy i teraz sporo urzędników, którzy mieli doświadczenie pracując w KGB, w FSB, to nie tylko jeden prezydent, to jeszcze sporo innych ludzi, po prostu teraz mogę wymienić te nazwiska. Narliszkin, który kiedyś tam był tym marszałkiem Rosyjskiej Dumy Państwowej, teraz chyba to przed tym pracował w służbach specjalnych i teraz jest dyrektorem jednej z tych służb specjalnych. Po prostu połowa, niektórzy posłowie, dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw, te wszystkie nazwiska są wiadome. Niestety to po prostu chyba teraz rozumiem, że jeden z problemów mógł być powiązany z tym, że po prostu w latach 90. to KGB nie było zamknięte, a po prostu potrafiło przeżyć to wszystko. Jednocześnie wiem, że w wschodnioeuropejskich krajach też z lustracją służb specjalnych nie zawsze było tak łatwo, ale nie mniej, nie więcej to udało się wprowadzić, udało się to zrobić i takich problemów w tej chwili nie ma. Co dotyczy gospodarki, to naprawdę jest dziwnie, że teraz mamy taki bardzo dziwny miks, czyli były ludzie, którzy kiedyś pracowali w służbach specjalnych, zrobili taki sojusz z ludźmi, którzy za czasów Jelcyna mieli liberalne poglądy na gospodarkę i teraz po prostu to działa razem. To ja nie pamiętam żadnych przykładów w historii, gdyby coś takiego się odbywało. To często słyszę tutaj od migrantów, którzy byli z takiej dawniej fały ze Związku Radzieckiego, którzy mieszkają w Stanach tam 30-40 lat. Oni, wiadomo, że wyjechali ze Związku Radzieckiego i dla nich żadna lewica to jest po prostu piekło. I to oni mówią, że tam komuna w Rosji została, dlatego jest źle, a przecież nie ma komuny. No nie ma komuny. Zostali pracownicy służb specjalnych, którzy zaczęli wprowadzać autorytaryzm w polityce i używają liberalne metody w gospodarce. I takich przykładów po prostu nie znam w obecnej historii. I chyba być może z tym jest powiązany najważniejszy problem, bo jeśli z czymś nie masz do czynienia, to nie znasz, co masz z tym zrobić, żeby to zwyciężyć. Jeszcze mówisz też właśnie o tym systemie przeszłym od Związku Sowieckim, Radzieckim. Obie te nazwy w polskim języku funkcjonują, chociaż wydaje się, że rzeczywiście sowieckie jest bardziej trafione, tak etymologicznie. Mnie zaskoczyło, chwilę przed tym, jak zaczęliśmy rozmowę, zobaczyłam na byłym Twitterze, teraz X-ie, takie zdjęcie, no wydaje się, sądząc po źródle, że autentyczne, dziecka w stroju radzieckiego żołnierza z tą wstążką Świętego Jerzego, georgiewską lentą i z tyłu portret Stalina. I wygląda to po prostu jakby to była fotografia wyciągnięta, nie wiem, no z jakichś lat po prostu 40., początku 50. właśnie z ZSRR, ale no, ma to być autentyczna fotografia z roku 2024 w Rosji. I to jest w ogóle niesamowite, że nagle znowu na sztandary wraca Stalin, że znowu się okazuje, że ktoś głośno mówi, że za Katyń odpowiadają Niemcy, co mi się wydawało, że jak umarł jeden z komunistów
nie pamiętam jak miał na imię, na nazwisko miał Muchin, który organizował właśnie zawsze w Rosji konferencje i cały czas uparcie twierdził, że to Niemcy, mimo że już Putin dawno w tym Katyniu był i klęknął, i już niby wszystko było jasne, a teraz znowu jak bumerang wraca wersja z Niemcami i jak bumerang wraca Stalin. To się naprawdę dzieje? Wiesz co, ze Stalinem tak naprawdę te wszystkie symbole zaczęły znów pojawiać się w społeczeństwie właśnie po tym placu Bolotnym, to antyopozycyjna propaganda, którą prowadzili Solowiów, Kisielow i to cała reszta, Skabijewa to też w tej chwili robi wместе ze swoim mężem. To nie tylko oni, to tam sporo ludzi. To jakoś to połączenie cesarskiej Rosji i Związku Radzieckiego jakoś tak zadziałało. Wiesz co, dla ludzi, tak naprawdę tutaj mam takie trochę egzotyczne poglądy, sporo ludzi ze mną się nie zgadzają, ale tak naprawdę po prostu mogę powiedzieć, że jeśli istnieje jeden system, który polega na represjach, to nie oznacza, że inny system, który też polega na represjach, jest lepszy albo gorszy. Cerkiew, Kościół przez swoją całą historię mieli sporo do czynienia z represjami w Europie, w Rosji, wszędzie. Komuniści wiadomo, że też. Dlatego dla mnie nie jest dziwnym to połączenie, które zdarzyło się w tej chwili, chociaż ludzie wychodzą z takiego założenia, że komuniści niby cerkwi zamykali, jakoś to tam prowadzili antyreligijną politykę, ale to nie jest prawdą, bo w tej wersji, którą teraz mamy, RPC, czyli Ruska Prawosławna Cerkiew, Kościół Ruski Prawosławny albo Rosyjski, tutaj już jak po polsku tak i tak da się powiedzieć, to był stworzony przez Stalina za czasów II wojny światowej, bo wtedy te wszystkie, to był taki dziwny okres, ale wtedy, kiedy w latach 20-30 niby była taka antyreligijna polityka wprowadzona, to kiedy zaczęła się wojna i wierzących ludzi przeważnie na wsi, bo tam oni są przeważnie, trzeba było w jakiś sposób mobilizować, to wtedy cerkwie znów zaczęły otwierać i zaczęli to robić w taki sposób, żeby to religijne środowisko było kontrolowane. I to właśnie wtedy pojawił się ten skrót Ruska Prawosławna Cerkiew, bo był stworzony przez administrację Stalina. I wiadomo, że dalej to niby taka oficyjna propaganda mówiła, że cerkiew jest oddzielona od radzieckiego, sowieckiego rządu, nowych religijnych budynków nie budowano, ale nadal istniało. Nadal istniało i sporo tych wszystkich popów, którzy tam pracowali, byli agentami służb specjalnych. I to w latach 30. były donosy, tak? A tam po prostu ludzie przychodzili na spowiedź i dalej to, co oni mówili, to było przekazywane do KGB. To, co w tej chwili tak dziwnie być może dla ciebie wygląda, że połączył się Związek Radziecki i Cesarska Rosja, to co portret Stalina i dalej ten Święty Georgii, tak? Gdzieś tam razem się znajdują. To już od dawna razem się znajdują, tak naprawdę. Znaczy to połączenie cesarskiej Rosji i Związku Sowieckiego było dla mnie zawsze bardzo oczywiste. No, wystarczy spojrzeć, jak wygląda Kreml, dwugłowy orzeł obok Rubinowa, carski, obok Rubinowa gwiazda radziecka i to, że Putin czerpie z jednego i drugiego, to było dla mnie oczywiste od dawna. Nie powiem, że od zawsze, no ale rzeczywiście od dawna. No ale zdziwiło mnie to, że jednak ja kiedyś dawno, już ileś lat temu zaryzykowałam taką tezę, że gdyby Stalina nie sprzątnięto z rosyjskich ulic wtedy po jego śmierci, kiedy właśnie polityka naprawiania błędów i tak dalej, to że on do tej pory te pomniki Stalina by stały, bo robiłam sąd o Stalinie na rosyjskich ulicach dziesiątki i nawet i o ile z jednej strony ciężko było znaleźć kogoś, kto nie miałby w rodzinie kogoś represjonowanego, zawsze bliższa, dalsza rodzina, ktoś
tych czystkach, represjach stalinowskich ucierpiał, to z drugiej strony w kolejnym zdaniu było słychać: ale tak trzeba było, bo my wygraliśmy II wojnę światową, Stalin wygrał II wojnę światową, był wielkim przywódcą i ofiary muszą być. Więc to, że to się w rosyjskich głowach mieści, to mnie nie dziwi. To, że Stalin nie jest postacią, tak jak w mojej głowie Stalin zawsze, w głowie uczennicy polskiej szkoły Stalin był zawsze postacią jednoznacznie złą, to wiem, że w głowach rosyjskich uczniów absolutnie tak nie jest. W latach 90. uczyłem się w szkole, to wtedy nie, to wtedy Stalin był złą postacią, to zmieniło się gdzieś tak w zerowych latach. To u mnie było tam trochę inaczej. Czyli w 90. uczyłem się w szkole, to mieliśmy i represje. To był taki dobry czas, kiedy nie było propagandy takiej prorządowej. Koniec Jelcyna, początek Putina, a dalej już to poszło. Tak. To tutaj masz rację. No ale to, że dzisiaj masz zdjęcie, nie wiem, 9 czy 10-letniego chłopca z portretem Stalina z tyłu, to jednak przerosło moją wyobraźnię, powiem ci szczerze. Mam też. Mam też i słuchaj, to teraz to jest taka polityka państwowa, tak? I mimo to jeszcze trwa wojna i oni teraz mówią, że mamy wygrać tą wojnę, bo tak samo jak drugą światową wygraliśmy i tak dalej. Po prostu te wszystkie message'y tak nadal idą, ale tak naprawdę mocno to poszło w mediach po... od 12 lat, to tak po prostu nakręcają to z tym Stalinem i tak dalej. Niestety ta starsza generacja, to dla niej często jest tak, że Stalin niby jest taką osobą, który ogarnął porządek. To znów, to zacząłem od tego, że myślę, że jeśli ktoś chce takiego lidera, który ogarnie porządek, to on otrzyma represje stalinowskie. Niestety nie wszyscy to rozumieją. Niektórzy myślą, że mocni liderzy potrafią zrobić kraj wielkim. Niestety jest to bardzo popularna sytuacja nawet tutaj, gdzie teraz jestem. I to jest jakiś taki błąd. Ale wiesz, jest to dla mnie tak naprawdę, to potrafię jakoś, to mnie już się nie dziwię. Bo kiedyś wcześniej, kiedy byłem nastolatką, kiedy byłem jeszcze trochę młodszy niż teraz, potrafiłem jakoś walczyć przeciwko tej tezy, że niby Stalin jest wielkim liderem. I teraz dla mnie to jest w tej chwili naturalnie, jakby tak dalej o tym mówić, tylko już w innych warunkach, w których teraz przebywam. I dla mnie niestety jest to taki ludzki błąd, który dotyczy kraju, z którego ja pochodzę, tam gdzie ta choroba miała i ma miejsce w głowach tych generacji, ale niestety nie tylko tam. No ten porządek to brzmi znajomo, bo rzeczywiście też zawsze słyszałam, co też było dla mnie zderzeniem, słyszałam zawsze, szczególnie na rosyjskiej prowincji, że Putin przyszedł i zrobił porządek po latach 90., które, co było dla mnie dużym odkryciem, jak przyjechałam pracować do Rosji. Ropa zmieniła sprawę, ropa zmieniła. To po prostu cena na ropę w zerowych poszła do góry i do kraju poszły pieniądze. To nie człowiek, który siedzi w Kremlu, to po prostu gospodarka. No dobrze, tylko że jak ja jechałam na Syberię i rozmawiałam z babuszkami, które siedziały przed swoimi domami na ławce, to one mówiły nie, że ropa zrobiła porządek, tylko że Putin zrobił porządek, bo wcześniej w latach 90. nikt im przez kilka miesięcy potrafił nie wypłacać emerytury. I to w głowach społecznie zostało jednak. I teraz ty mówisz Stalin porządek, tu porządek, lider porządek i ten porządek jakoś, który jest dobrym słowem, zaczyna się kojarzyć źle. Wiesz co, dla mnie zawsze porządek był czymś złym, bo dla mnie niesprawiedliwość jest czymś ważnym, a wolność. Jestem osobą, która nie wymaga sprawiedliwości od państwa. Jestem osobą, która wymaga, jestem liberałem, tak? Najgorszą osobą z punktu widzenia obecnej władzy w Rosji, tak? Myślę, że potrzebna jest wolność, a sprawiedliwość to jest czymś, co ludzie potrafią sami zbudować w swoich stosunkach. Sprawiedliwości od państwa nie wymagam. Ludzie, którzy budowali Związek Radziecki i te
бабушки, о которых мовишь, на Сибири. На Сибири, нестета, живем с тем попсутым программом в голове, что вымогаем справедливости и вымогаем мощной такой дуони, которая потрафит огарнуть пожондок. Для меня пожондок то есть просто порównывальный с проклятием. Твое питание. Powiedz mi jeszcze, jak się czujesz jako Rosjanin na obczyźnie? Pytam cię dlatego, że jednak no, tu w Polsce, szczególnie w 2020 roku, 2022 roku, mocno no, trudno mieli Rosjanie, którzy byli w Polsce w tym czasie. Królowało stwierdzenie, że no, dobry Rosjanin to martwy Rosjanin. Czy ty tego nie usłyszałeś w Stanach Zjednoczonych? Ні, це ж такого нема, бо американське сполучення ружніше від європейського, бо нестето то, це, повісмо так, то, як заховуючи ніхтужі люди в Польщі в стосунку до росіянів, якщо б ситуація виглядала одворотні, і поляці б оказали б ще в Росії, то було б то само, нестето. То є таки наш спільний хорий проблем. В Станах трохи інакше виглядає то сполученство, бо Новий Йорк то так направду є місцем, до якого всі приїжджаємо, і пам'ятаємо, що мали розмови з коли працювали під ОНЗ-ом, власне, то втеді то було ще так 4 або 5 місяців війни, і якийсь там старший пан, який мешкав на Манхаттані з таким інтелігенцією, так направду, подшел до мене з оператором і повідав в язику англійським, то же слыша, же розмовляючи по-російську, мав надію, же зараз ваші родини са в безпеченстві. То есть перше, друге, розмовляв з іншими американами, мовив їм, ким були мої приятелі, мовив їм о тим, хто для мене є бахатером. Для мене Навальний його нема, але надалі зостає особам, яка, направду, зробила споро, і не бачила жодного, який би спробував зробити щось такого в таких варунках. І завжди отримував шацунок. То є то так. То залежить від особи, але в Станах генеральні таких проблем я не спіткала. Tobie najbliższy jest Aleksiej Nawalny, ale rosyjska opozycja to nie tylko Aleksiej Nawalny, no ale Władimir Karamurza w więzieniu, Ilja Jaszyn w więzieniu. Wszelkie nazwiska, które pamiętamy z roku 2012, ci, którzy w Rosji zostali, to są za kratkami. Jeżeli ktoś jest za granicą, to biorąc pod uwagę rosyjską mentalność, to mało może zrobić, dlatego też na przykład Michał Chodorkowski od razu pewnie został zmuszony do wyjazdu, żeby nie próbował psuć krwi na miejscu. Czy twoim zdaniem rosyjska opozycja podzielona, środowisko Nawalnego trzyma się z dala od innych, to dla wszystkich jest chyba oczywiste. Czy coś da się z zewnątrz zrobić? Da się zrobić w ten moment, kiedy powiedzmy tak, зміни в всіх країнах, які для мене з обласної історії можу собі припомнити, то є така ціла конструкція різних подій, які об'єднуються між собою. І, повідомо так, що якщо наступить момент змін, і ті еліти будуть поділені, то в такому разі російська опозиція може в якимсь моменті вручити, створити коаліцію і вже почати працювати над змінами краю. Тільки за границею, то ще не буде. І хоч о те, що по те, щоб спробувати звичайжити, то російська опозиція мусить навчитися творити коаліцію. Російська опозиція зараз рощення. Зміниться, як від дівчака, яким вона була кедиш, до вже дорослої персони. Мам надію, що вона потрапить навчитися творити коаліцію, бо якщо вона не потрапить цього робити, бо може навіть з частиною тієї еліти, яка втеді, коли наступить той момент в Росії, буде з іншої сторони того конфлікту, який гіпотетично кедиш може там ще здажити. То якщо російська опозиція научиться ще творити коаліцію, то втеді може отримати успіх. А ти плакалась, як змару Олексій Навальний, як услышалась, що не живе? Зокав забити в родини моєї мами. То було дуже трудно для мене.
Mama była wtedy tutaj. Bo wiem, że to jest dla ciebie postać, która mocno wpłynęła na twoje życie, więc dlatego się zastanawiałam, na ile osobiste to było dla ciebie wydarzenie. Bardzo. To było bardzo trudne dla mnie. I wierzysz, że ktoś jest w stanie pociągnąć to jego dzieło? To ludzie jakoś tak myślą, że wiesz co, to na razie jest bardzo trudno powiedzieć, ale Julia Nawalna powiedziała, że będzie pracowała w tym kierunku. Maria Piewszczyk w tej chwili bardzo głośno mówi o sobie i można powiedzieć, że jest taką naprawdę polityczną postacią, która już pokazała, że będzie walczyła kiedyś o swoją polityczną Przyszłość. przyszłość. Tak. Przeszłość to właśnie to, co robił Nawalny. Tak, przyszłość. To już mamy tylko przyszłość. Będzie walczyła o to. Są ludzie, którzy teraz są w więzieniu. Ja niektórych znam osobiście. Jaszyna znam osobiście. Ja bym nie chciał teraz opowiadać się o nich, bo teraz są w więzieniu i tam różne rzeczy mogą się zdarzyć. Daniel Rusakow, dziękuję Ci bardzo, Daniel, za tę rozmowę i trzymam kciuki za tę Rosję, w którą wierzysz. Jakkolwiek daleka się w tej chwili wydaje, bo naprawdę ta diagnoza rosyjskiego społeczeństwa i te opowieści, które ja słyszę a propos tego codziennego życia Rosjan i tego, co się dzieje w samej Rosji, no to powodują, że że mnie przechodzą ciarki po plecach. W sensie, że jak ja cofnę się i pomyślę sobie o tym, jak wyglądała moja codzienność w Rosji w tych latach 2010-2014. Jeszcze ja ostatni raz byłam w Rosji w 2018 roku. No to jest to w ogóle absolutnie nieporównywalne i nieprzystające do tego, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o zastraszanie, właśnie donoszenie, jeśli chodzi o tę patriotyczną histerię, jeśli chodzi o nastawienie do innych narodów, do Europy, do Zachodu szeroko rozumianego. Dlatego mam nadzieję, że w jakiś sposób uda Wam się znaleźć klucz do głów, serc tych Rosjan, którzy w Rosji zostali, i to jest na pewno syzyfowa praca i praca u podstaw, ale że Wasze działania, mam na myśli Was, Rosjan, którzy musieliście opuścić swój kraj, że to gdzieś wszystko się pozbiera i wyjdzie z tego coś dobrego. Niech to tak będzie. Pocieszające jest to, że w wypowiedziach takich osób jak Daniil cały czas słychać nadzieję, no bo chyba nie ma nic gorszego niż brak takiej nadziei na zmiany we własnym kraju. Jeżeli oni nie będą w to wierzyć, że Rosja może być demokratyczna, że Rosją może rządzić ktoś inny niż Władimir Putin, że Rosja może być krajem, który nie będzie rozpętywał wojen, no to jeżeli oni w to nie będą wierzyć, no to już chyba na pewno nikt w to nie uwierzy, więc na pewno działalność taka jak działalność Daniła, opozycyjnych dziennikarzy, czy w ogóle rosyjskich opozycjonistów, na nasze wsparcie zasługuje. Obejrzeliście tę rozmowę na kanale Koniec Świata. Dziękujemy Wam za to, dziękujemy Wam za komentarze. Staramy się na nie odpowiadać. Dziękujemy też za te komentarze, które na przykład wyłapują nasze błędy, bo to też się zdarzało i jest to dla nas cenna lekcja. Więc czytamy je, dziękujemy Wam za te komentarze. One powodują, że film jest lepiej traktowany przez algorytm, więc jest bardziej widoczny dla innych, ma szansę dotrzeć też do nowych odbiorców. Także za to dziękujemy, prosimy o subskrypcję, prosimy też o wsparcie w serwisie Supibuy i Patronite. Link do tego serwisu i do naszego konta w tym serwisie znajdziecie w opisie tego filmu, no i wszystkich innych filmów. Nastąpiła mała zmiana na naszym kanale. Na razie będziemy się spotykać tylko we wtorki, ale możliwe, że uda nam się też zorganizować taką pracę, żeby tego wideo i tych treści o Rosji było tutaj więcej, jeżeli oczywiście będziecie chcieli je oglądać, ale na razie kanał Koniec Świata rośnie, co nas niezwykle cieszy. Jest nas tutaj już 15 tysięcy osób, za co bardzo dziękujemy.